Powalone drzewa, zerwane dachy, popękane drogi to skutek trąby powietrznej, jaka przeszła wczoraj wieczorem nad miejscowością Grzędy Górne. Na szczęście obeszło się bez ofiar. Więcej dowiedzą się Państwo z materiału. Powalone drzewa, zerwany dach i popękane drogi to efekt nawałnicy, jaka przeszła przez gminę Czarny Bór w miejscowości Grzędy Górne. Pan był, rozumiem, w domu, jak to tak, byłem. Jak to byłem. Wyglądało? No normalnie przyjdę do wirucha, tak ciemno z gradem, jak zaczęło rwać to w dachu i niosło to prawie 30 metrów. Te listwy, wszystko, te folie razem z oknem dachowym. Ale to z tego co widzę, no to cały dach wam zarwał. Cały dach, z jednej strony. Z jednej strony, bo z tamtej strony jest. A komuś się coś stało? Nie, jak, nie. Jak w ogóle ta sytuacja wyglądała z pana perspektywy? Pan, nie wiem, obawialiście się o swoje życie? No, no raczej nie. Tylko my patrzyli, co się dzieje. No i tego przyszło, to moment było. 10 minut więcej nie było. Jak to zwaliło cały dach. Zdaniem mieszkańców miejscowości około godziny 19 przez Grzędy Górne przeszła mała trąba powietrzna, która na szczęście nie spowodowała większych strat wśród domostw poza jednym budynkiem, gdzie porwana została część dachu. Osobiście nie widziałem, tylko to z relacji mieszkańców, no to trwało to niespełna 10 minut i było po wszystkim. Powalonych i zerwanych zostało za to ponad 20 drzew, czego skutkiem było również uszkodzenie drogi powiatowej oraz przyległych rowów. W tej chwili to można powiedzieć, że już większa część tych prac porządkowych jest już praktycznie w końcowym etapie, chociaż przewidujemy to usuwanie do końca dnia. Rzeczywiście w dniu wczorajszym od godziny 19.30 do późnych godzin nocnych, czyli do pierwszej w nocy, trwała akcja usuwania powalonych drzew, aby udrożnić drogę, bo droga była zablokowana, przez Grzędy Górne nie można było przejechać. Wójt gminy Czarny Bór pojawił się na miejscu wspólnie z przedstawicielami starostwa powiatowego. To ta sytuacja dosyć szybko została opanowana. Starostwo też szybko się pojawiło. Tak, muszę powiedzieć, że na informację pana wójta Czarnego Boru Adama Góryckiego, że w ubiegłym dniu doszło tutaj do huraganu. Przejechaliśmy ze starostwa powiatowego i rzeczywiście oceniliśmy tutaj straty. Około 25 drzew, które zostały powalone przy naszej drodze powiatowej w Grzędach Górnych. Jak również tak oceniliśmy, że około 40 drzew wymaga takiej korekty, bo stwarzają w tej chwili niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego na tym odcinku drogi. W wyniku nawałnicy oprócz drzew uszkodzone zostały przydomowe ogrodzenia, jednak najpoważniejsze szkody to sieci energetyczne i telekomunikacyjne. W dniu dzisiejszym porządkujemy to, co zostało uszkodzone. Na dzień dzisiejszy to jeszcze Grzędy Górne nie posiadają energii elektrycznej, bo cała sieć energetyczna została uszkodzona. W tej chwili zakład Tauron prowadzi naprawę tej sieci. Usuwamy też drzewa, które mają, można powiedzieć, troszeczkę naruszoną stabilność, że w każdej chwili mogą też powalić się na drogę i to stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, jak i dla pieszych, i w tej chwili te prace też w usuwaniu tych uszkodzonych drzew prowadzonych. Coś takiego zdarzyło się, taka trąba powietrzna wcześniej tutaj w tym rejonie? No z reguły gminę Czarny Bór nawodziły powodzie, a w tej chwili mamy właśnie taki przypadek w Grzędach Górnych, że przeszła ta nawałnica. W tym całym nieszczęściu możemy powiedzieć tyle, że jeszcze nie ma takich dużych strat, jeżeli chodzi o domostwa. Z tego, co wstępnie ustaliliśmy, to 3 gospodarstwa zostały właściwie jeden budynek gospodarski i jeden budynek mieszkalny, konstrukcje dachu zostały naruszone i drobne jakieś takie uszkodzenia, jeżeli chodzi o jakieś takie pomieszczenia gospodarskie wokół budynku. No teraz trzeba pokrywać, a pokrywamy tego folią. Wójt dał nam folię i przykrywają, że będzie zalewał, bo lało od rana i zalało nam mieszkania trochę. Ciekawostką jest za to, że szkody powstały dokładnie od granicy powiatu wałbrzyskiego, pomijając powiat kamiennogórski. No właśnie, ciekawostka jest taka, że rzeczywiście od granicy powiatu kamiennogórskiego taki odcinek około kilometr 900 został akurat
tutaj zostały zniszczone drzewa, jak również duża część nawierzchni drogowej, z uwagi na to, że drzewa się powywracały i zniszczyły nam pobocza tej drogi powiatowej. W związku z tym konieczne będzie w tej chwili zabezpieczenie tych wyrw, które powstały w tej jezdni, jak również będziemy chcieli, zgłosimy tą drogę do tego programu związanego z usuwaniem klęsk żywiołowych, bo rzeczywiście w tej chwili naprawdę co odcinek, jak pan tutaj widzi, powstały dziury w tej drodze. Musimy to teraz wszystko pozabezpieczać i cieszę się bardzo, że wspólnie razem z panem wójtem udało nam się to w jakiś sposób, chyba szybki, opanować i jesteśmy tutaj też wdzięczni wszystkim mieszkańcom akurat tego sołectwa w Grzędach Górnych, że pomogli nam i tak na dobrą sprawę ta droga już jest przejezdna. Mieszkańcy są pozbawieni prądu. Trwa wycinka drzew, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców wsi. W akcji udział brało kilka jednostek Straży Pożarnej oraz ekipy Zakładu Energetycznego i Telekomunikacji.